Generalnie ciężko nazwać, że policja ma jakieś metody przesłuchań, albo że policja na przykład działaniami operacyjnymi do czegoś doszła. Policja u nas do niczego nie dochodzi i to powinniśmy jasno sobie powiedzieć. Policja dochodzi do tego, bo po prostu ktoś się rozpierdala. Ktoś się rozpierdala na prokuraturze, na policji, ktoś idzie na układ i tylko dlatego policja coś dochodzi. Na zachodzie jest tak, że policja potrafi wydać 2-3 miliony euro przez pół roku na obserwację gościa i dojść do czegoś. U nas policja do niczego nie dochodzi. U nas policja nie ma nawet na benzynę, to gdzie policja ma, kurczę, coś dojść? Tylko liczą na to, jak ktoś się rozjebie. Najlepsze to jest to, że właśnie policja nie sprawdza później takich doniesień i zamykani są ludzie na mordę. No i na tym polega... Generalnie w świecie przestępczym wszystko wiadomo, kto co zrobił. Kwestia jest dowodów. Policja jest po to, żeby znaleźć dowody. I tak powinna pracować policja. A nie czekać na to, aż ktoś coś powie i z pomówienia wsadzać. Także o czym to mowa? To wszystko to jest kpina i bzdura. Na zachodzie takie rzeczy są niedopuszczalne.